Prezesie, w tle za nami kolejna nowa inwestycja przy Startowej 13. Nowiutkie, pachnące farbą. Trybuny. Kiedy inauguracja? No, w dniu jutrzejszym, tak. Jutro wielki mecz z Górnikiem Polkowice. No miejmy nadzieję, że to będzie taki mecz, który no, przejdzie do historii. No to mam, to oczywiście nadzieje są olbrzymie, ale no, czas wszystko jak zwykle weryfikuje. Pomijmy aspekt sportowy. Zakończył się zatem czas, gdy kłopotliwym było podejmowanie zorganizowanych grup zespołów gości na trybunie głównej, prawda? To jeden tak, z podstawowych czynników. No mieliśmy tu takie dwie gorące sytuacje. Myślę o meczu z Pogonią Szczecin, a w szczególności z Tilonem. Tak, doszło tu do niezłych przepychanek, awantury, interwencji wręcz policji. A to wynikało z tego faktu, że, no, że obiekt nie jest przygotowany, czy nie był przygotowany do przyjmowania tego typu zorganizowanych grup kibiców gości, szczególnie zachowujących się tak jak w pogani gości z Gorzowa Wielkopolskiego. Czyli rozumiem, w tej materii infrastrukturalnej, jeśli chodzi o obiekt, jesteśmy przygotowani na występy na wyższym poziomie rozgrywkowym? No myślę, że tak. Myśmy już otrzymali, no bo te czołowe drużyny, które grają w trzeciej lidze, otrzymują zawsze no, określone formularze do wypełnienia w procesie licencyjnym, gdyby się zdarzyło, że grają na wyższym poziomie rozgrywkowym, więc my tam w zasadzie te większość tych podstawowych, najtrudniejszych wymogów spełniamy. Ja bym je tu przypomniał, bo to jest kwestia o tej trybunie, to znaczy miejscu dla kibiców gości, że musi coś takiego po prostu być. Druga kwestia to jest ilość miejsc siedzących na obiekcie. Ona musi być powyżej 900 osób, a tego warunku po prostu nie spełnialiśmy. Również musi być określona trybuna dla VIP-ów, miejsca dla dziennikarzy, wydzielone wejście dla tych gości zorganizowanych, jeśli chodzi o kibiców zewnętrznych. Więc te podstawowe rzeczy spełniamy. Oczywiście dostaliśmy też pewne uwagi, które musimy jeszcze uwzględnić, ale są to takie uwagi raczej no, kosmetyczne. Nie chciałbym je tu wymieniać. Jasne. Postaramy się je wszystkie no, uwzględnić. No, jeżeli się czegoś tam nie da uwzględnić, no to zawsze możemy występować z taką klauzulą warunkowości, ale te podstawowe warunki spełniamy. Chociażby kryta trybuna dla 250 kibiców. A cała pojemność obiektu w tym momencie będzie obejmować? Ona będzie do 1000 osób, tak. Można powiedzieć 999. To skoro jesteśmy, panie prezesie, przy cyfrach, od tak. Pierwszej do ostatniej złotówki ta trybuna powstała ze środków sponsorskich, rekordu systemu informatycznego. No dokładnie tak. 3 miliony złotych? No troszeczkę więcej, ale tak trzymajmy się tej kwoty, bo to zawsze lżej brzmi. Czyli to krzesło, które znajduje się nieopodal w loży trybuny głównej, nabiera coraz większej wartości. Czyli stadion miejski, jego ewentualne wynajmowanie na mecze, daj Boże, drugoligowe, wchodzi jeszcze w rachubę? No oczywiście, to jak najbardziej chcielibyśmy mieć taką możliwość, żeby zawsze kilka kluczowych meczy rozegrać tam. Zresztą z tej możliwości korzystaliśmy już, grając w trzeciej lidze. Nie były to częste takie sytuacje, ale pewne mecze, w szczególności takie, w których wiemy, że tych kibiców będzie więcej, przypomnę chociażby mecze z Ruchem Chorzów, korzystaliśmy z gościnności stadionu miejskiego. Natomiast no, żeby grać z powodzeniem i móc to wszystko sfinansować, no to no, musimy mieć własny obiekt, który do tych rozgrywek trzecioligowych czy drugoligowych jest przygotowany. W przeciwnym wypadku, bo jeżeli chodzi o stadion miejski, to kwestie kosztów wynajmu są, może koszty wynajmu to źle określone, bo to jest koszt organizacji, bo to zawsze jest koszt wynajmu obiektu, no, a druga sprawa zabezpieczenia takiego wydarzenia, a jest to bardzo duży obiekt, w związku z powyższym to zabezpieczenie jest, mówię tu o służbach takich ochrony fizycznej, no są dalece większe niż przy organizacji meczy tutaj u nas przy Startowej 13. Dziękując prezesowi za poświęcony czas i za rozmowę, tym serdecznie zapraszamy Państwa
na startową 13 i oczywiście na jutrzejsze sobotnie popołudnie na mecz bielskiego rekordu z Górnikiem Polkowice. Finał sezonu 2023-2024 w trzeciej lidze, grupie trzeciej. Serdecznie zapraszamy.